Trzy kluczowe elementy ułatwiające jedzenie przez niejadka w przedszkolu. To nagranie miało się pojawić wczoraj, natomiast bardzo Was przepraszam. Niestety byłam w miejscu, gdzie miałam słaby internet, stąd postanowiłam dzisiaj do Was tutaj mówić. Będzie ono zapisane i będzie można w każdej chwili sobie odtworzyć. Jest to niezmiernie ważny temat dla wielu rodziców. Dostaję od Was bardzo dużo informacji, że właśnie jesteście w takim momencie, że dziecko idzie teraz do przedszkola, idzie do jakiegoś nowego miejsca, do żłobka. No i martwicie się, jak ten Wasz niejadek sobie tam poradzi i w jaki sposób się tam odnajdzie. Dlatego postanowiłam właśnie powiedzieć Wam tutaj o takich trzech kluczowych elementach, na które koniecznie musicie zwrócić uwagę i co w ogóle wprowadzić, żeby ułatwić dziecku odnalezienie się w przedszkolu czy też w żłobku, tak, w momencie jedzenia. Samo pójście w ogóle do przedszkola czy też do żłobka jest dla dziecka takim troszeczkę emocjonującym wyzwaniem, tak? Pojawia się dużo emocji od euforii, radości, no bo dzieci lubią chodzić do przedszkola, gdzie dobrze się czują, gdzie mają właśnie dużo koleżanek, kolegów, gdzie są fajne ciocie, panie. Po niepewność, lęk, strach, tęsknotę, więc te wszystkie emocje wśród u dzieciaków, one się pojawiają i my musimy wiedzieć, jak dzieciaki odbierają to, w jaki sposób w ogóle patrzą na przedszkole, w jaki sposób myślą o przedszkolu, ile one tam w ogóle mają tych wszystkich wrażeń, tak? Dlatego, że w momencie, gdy właśnie mają dużo tych różnych bodźców, dużo emocji, dużo wrażeń, no to to też się będzie odbijało potem na ich jedzeniu, na ich zachowaniu. Czasami niektóre dzieci nie będą miały czasu jeść, nie będą miały czasu nawet myśleć o jedzeniu, bo się będą tak dobrze bawiły, a potem nagle okaże się, że przyjdzie ten głód, no i już będzie kryzys, gdzieś tam będzie trudno się odnaleźć, trudno sobie poradzić, tak, z tym głodem. Więc to wszystko jest ważne. I żebyście mogli się jak najlepiej przygotować do tych pierwszych dni w przedszkolu czy też w żłobku, to na pewno po pierwsze musicie zwrócić uwagę i zadbać o taką dobrą atmosferę takiego wzajemnego wsparcia i zaufania w przedszkolu. Jest to niezmiernie ważne, więc jeśli Wy jako rodzice wiecie, że Wasze dziecko ma trudność w jedzeniu, jest wybiórczość pokarmowa i jeszcze nie znają tych gdzieś tam Wasze, Boże, przepraszam Was, nie umiem się dzisiaj wysłowić już przez ten upał, nauczycielki przedszkolne, tak, opiekunki w żłobku nie wiedzą, nie znają Waszego dziecka, no to jedynym sposobem, to jest porozmawiać wcześniej, przed takim w ogóle pójściem dziecka do placówki. Absolutnie bez dziecka się spotykacie i rozmawiacie. Rozmawiacie o różnych trudnościach, które macie, ale my tu rozmawiamy o jedzeniu, więc rozmawiacie o trudnościach z jedzeniem. Pytacie się, na ile placówka opiekuńcza, na ile właśnie przedszkole, żłobek są w stanie Wam pomóc. Poznajecie jakby też stanowisko, tak, przedszkola. Zobaczycie, czy tam są zwolennicy presji i zwolennicy nie odejdziesz od stołu, jak nie zjesz, tak? Bo różne rzeczy się spotyka. Pół talerza ma być zjedzone, to wtedy można odejść od stołu, tak? Za mamusię, za tatusia, więc to wszystko pojawia się również w przedszkolu i w żłobku. Więc Wy musicie poznać, Wy musicie porozmawiać właśnie z takimi opiekunkami w żłobku, nauczycielkami w przedszkolu, co Wy byście chcieli, tak? Że Wy na przykład nie chcecie tej presji, chcecie, żeby to było akceptowane i Wy to doskonale rozumiecie, że Wasze dziecko jest teraz w czasie wybiórczości pokarmowej, Wy jesteście w procesie, Wy pracujecie nad tym i po prostu prosicie o wsparcie przedszkola, a nie w cudzysłowie utrudnianie. Gdy pojawi się taka właśnie wzajemne zaufanie, taka dobra atmosfera, to dziecku będzie zdecydowanie łatwiej i zdecydowanie chętniej usiąść do stołu wraz z innymi koleżankami i kolegami w placówce. W momencie, gdy będzie ten posiłek i dziecko będzie wiedziało, że tam właśnie może być coś, co nie do końca mu będzie pasowało, ale będzie wiedziało, że ma to wspierające środowisko za sobą, tak, że jest tam ciocia, która pomoże mu poradzić sobie z tym, bo być może na przykład będzie makaron z sosem i z jakimś mięsem i ciocia nałoży to w ten sposób, że makaron nie będzie umaćkany w tym sosie i dziecko sobie poradzi i zje ten sam makaron suchy, a ten sos i to mięsko będzie gdzieś tam sobie osobno leżało, no to już mamy tutaj naprawdę
połowę sukcesu, tak? Bo dziecko nie będzie chodziło przez pół dnia głodne, dzięki czemu jakby te wszystkie emocje, które potem mogą się pojawić wraz z tym głodem, zostaną zniwelowane. Wy też jako rodzice nie będziecie się tak bardzo stresować. Boże, co moje dziecko będzie jadło przez pół dnia w przedszkolu? Ano będzie jadło właśnie ten przysłowiowy makaron. Będzie tam wtedy wsparcie, gdy wy szczerze porozmawiacie z opiekunami w przedszkolu, no to będziecie mieli wsparcie z ich strony również, bo jakby bardzo często jest też tak, że ja rozmawiam też z opiekunkami żłobkowymi czy też nauczycielkami w przedszkolu i one właśnie mówią, że rodzice na przykład nie mówią im całej prawdy albo nie chcą tego wiedzieć, tak? I wtedy jakby no nie ma tutaj tego dialogu, a ten dialog jest niezmiernie ważny, więc naprawdę warto jest porozmawiać, bo to są również osoby, które bardzo często Was wspierają. Bardzo często w takich w ogóle państwowych placówkach, gdzie jest kuchnia na miejscu, naprawdę można dużo dobrego właśnie zdziałać w momencie, gdy jest kuchnia, bo jak jest catering, to bardzo często to już jest wszystko tak popakowane i przygotowane, że im jest trudno, a jak jest kuchnia na miejscu, to już macie mega możliwości. Tak więc pierwszy punkt, zadbanie o dobrą atmosferę i takie wsparcie poprzez wcześniejszą rozmowę, oczywiście bez obecności dziecka. Następnie to jest dostarczenie informacji dziecku. Dostarczenie informacji dziecku, w jaki sposób będzie wyglądało jedzenie w przedszkolu, jak to będzie przebiegało, tak? Czy będzie tak, że ciocia będzie nakładała, czy to będzie tak, że to już przyjdzie zapakowane w pojemniczkach, że dzieci wszystkie siadają przy stole. Wy musicie krok po kroku wszystko dziecku wytłumaczyć, bo jeśli dziecko do tej pory nie chodziło do przedszkola, nie chodziło do żłobka, ono nie wie, czego ma się spodziewać, tak? Więc wy tłumaczycie, pokazujecie, możecie zagrać sobie w ogóle taką scenkę w domu, tak? W jaki sposób jemy w przedszkolu. Czyli siadamy przy stole, zostaje nam nałożony posiłek i znowu tutaj rozmawiamy. A co można zrobić, jeśli tam będzie coś, czego ty nie będziesz chciał? No, można na przykład sobie to troszeczkę odgarnąć i zjeść tylko tą część, która mi smakuje. A może przyjrzyj się innym dzieciom, w jaki sposób inne dzieci jedzą. Tylko tutaj jedna uwaga. Nie liczcie na to, że jak wasze dziecko zobaczy, jak inne dzieci jedzą, to nagle zacznie jeść tak samo, bo być może tak będzie, ale to jest też proces, to nie zadzieje się od razu. I jak wy przygotujecie właśnie do tego dziecko, że będzie to jedzenie, że inne dzieci będą jadły, możecie nawet się zastanowić, tak, jeśli jest jakaś nadwrażliwość słuchowa u tego dziecka, to tak samo można uprzedzić, porozmawiać o tym, że talerze będą stukały, że sztućce będą stukały, że dzieci będą rozmawiać. I to wszystko należy powiedzieć. Tu znowu cofamy się do tego pierwszego punktu, czyli wsparcia. Jak dziecko reaguje? Czy dziecko dobrze się czuje w momencie, gdy właśnie wokół niego są inne dzieci? Czy na przykład będzie się czuło przytłoczone, że z jednej i z drugiej strony ktoś będzie siedział koło niego? Być może można to zrobić tak, że na przykład dziecko będzie bardziej na rogu siedziało, bo takie przypadki też są, tak, że właśnie będzie za głośno, więc wtedy na przykład można podzielić w ten sposób, że te głośniejsze dzieci siedzą z jednej strony, a te cichsze, spokojniejsze z drugiej strony. No ale znowu wracamy do tego punktu pierwszego, to opiekunki w żłobku czy w przedszkolu muszą wiedzieć wcześniej, muszą wiedzieć od Was, bo jak dziecko zostanie postawione przed faktem dokonanym, czyli w nowym miejscu, jest tam jedzenie, którego ono nie zna, jest atmosfera i otoczenie, które nie do końca komfortowo tak wpływa na samopoczucie dziecka, no to słuchajcie, tutaj no, jest porażka gwarantowana, murowana. Więc to wszystko jest potrzebne. Z drugiej strony informacja, dostarczenie informacji dziecku, co będzie na dany posiłek w danym dniu w przedszkolu. Zawsze jest ten jadłospis wcześniej wywieszony, czy w aplikacji, czy na przedszkolu.
gdzieś tam jest wywieszony. Ktoś próbuje mi dołączyć tutaj do transmisji, natomiast jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, ja odpowiem na te pytania, ale dzisiaj prowadzę transmisję sama. Wracając do jadłospisu. Te jadłospisy są wywieszone i tak samo rozmawiacie. Ok, będzie dzisiaj zupka taka i taka, drugie danie będzie takie i takie i po kolei sobie umawiacie wszystko. Co z tego będziesz mogła zjeść? I zastanawiacie się z dzieckiem, w jaki sposób to będzie wyglądało, czy to będzie razem podane, czy osobno, czy to będzie na ciepło, czy to będzie na zimno, a jaki będzie miało kolor. Sama rozmowa na temat posiłku, który go czeka, już wzbudza troszeczkę w nim zainteresowanie oraz zmniejsza właśnie znowu tą niepewność, tak? Bo dzieciaki, które jedzą wybiórczo, one lubią przewidywalność, tak? To jest to, jakby to jest ten efekt kuli śnieżnej, że jak na początku ta kula śnieżna w momencie rozszerzania diety jest bardzo duża, no i w momencie, gdy wchodzi neofobia, to te produkty są coraz bardziej ograniczane, 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 czyli ta kula śnieżna nam się topi i zaczynają wchodzić, niestety, bardzo często, tylko i wyłącznie te produkty, które dziecko akceptuje, lubi, toleruje i zna. Bo rodzicom jest tak wygodniej, bo jesteście wtedy bardziej przekonani, że skoro dziecko nic nie je, to chociaż niech zje przynajmniej to, co lubi i wtedy w ten sposób podajecie. O tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym porozmawiamy innym razem, dlaczego tak nie robić i co robić, żeby do tego nie doprowadzić. Natomiast właśnie tu się pojawia to ta przewidywalność, tak? Czyli właśnie jak dziecko, widzicie, wie, co będzie miał, zna ten posiłek, no to chętniej go je, tak macie w domu. I do tego samego doprowadzacie, żeby tak było w przedszkolu. Czyli jak najwięcej opowiadacie o danym posiłku. Możecie sobie nawet gdzieś tam robić jakieś takie zestawienia, tak? Okej, to już było kiedyś, nie? Jak już minie jakiś czas, jak dziecko chodzi do przedszkola. Popatrz, ta zupa już była, pamiętasz, jak ona wyglądała wtedy? Ciekawe, czy będzie wyglądała tak samo. Ciekawe, czy te kawałki będą pokrojone tak samo. A może będą inaczej? A może będzie coś innego tam dodane? I już rozmawiacie znowu, wracając do tego, co było. Czyli pokazujecie, nawet nie zapewniacie, że dziecko, ej, przecież ty to już znasz, ty to już kiedyś jadłeś. Nie, my nie rozmawiamy o jedzeniu, tylko rozmawiamy o doświadczeniu, o tym, w jaki sposób dziecko odbiera ten posiłek. Więc dostarczanie informacji, tak? Czyli po pierwsze atmosfera zaufania i wsparcia, po drugie dostarczanie informacji, a po trzecie zadbajcie o to, żeby tam była zróżnicowana oferta żywnościowa. Co to znaczy? Bo ja sobie tutaj takie hasło napisałam, żeby nie rozgadać się, bo chcę, żeby to było krótko, zwięźle i na temat. Taki szeroki webinar to my sobie zrobimy i to sobie zaplanujemy i tam będzie Q&A i wszystko, ale dziś jest konkretnie. No i będziecie mieć też e-book, który dla Was piszę. Natomiast zróżnicowana oferta żywnościowa, chodzi o to, żeby właśnie też zaobserwować, zobaczyć, zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście te posiłki są zróżnicowane, czy pojawiają się tam różne potrawy, ale żeby znowu nie pójść za bardzo, kolokwialnie mówiąc, po bandzie, ponieważ mam też takie placówki, gdzie niestety rodzice troszeczkę jakby, przepraszam, ale przesadzają, tak, bo naprawdę jest ciekawie skomponowany jadłospis. Ja nie układam jadłospisów, ja je konsultuję dla takich zaprzyjaźnionych przedszkoli w Krakowie. One po prostu współpracują z firmami cateringowymi i od czasu do czasu podsyłają do mnie z zapytaniem, czy tam jest wszystko ok, tak? Czy może coś zmienić, czy warto coś zmienić, czy warto coś dodać, czy te wartości odżywcze są dobre, no bo niestety różnie to bywa z tymi cateringami. I mam parę razy już taką sytuację, że na przykład rodzice sami zaczynają prosić, że ma być gryczanka, ma być jaglanka, ma być coś tam, coś tam, coś tam, surówka taka, śraka i dzieciaki tego nie jedzą. Więc to nie chodzi o to, żeby to była zróżnicowana na zasadzie, że po prostu totalnie na maksa wymyślne posiłki, bo dziecko w przedszkolu, pomimo że ono tam lubi chodzić, pomimo że lubi tam przebywać i jest wszystko w porządku, to ono zawsze ma z tyłu głowy, że to jest coś obcego. Więc pamiętajcie o tych emocjach. Dodatkowo dostanie coś nieznanego, no to już w ogóle
nie do końca będzie temu ufało. Więc warto dbać o różnorodność, ale jest standardowa owsianka, którą dzieciaki znają i to 95%, mogę tak powiedzieć, dzieci zna owsiankę, wie w jaki sposób ona wygląda, płatki owsiane są charakterystyczne, a obok może być coś małego, coś innego, coś nieznanego. Coś, co wzbudzi zainteresowanie dziecka, jak nie za pierwszym, za drugim, za trzecim, to może za 10. razem, ale w końcu wzbudzi, ale nie, żeby to było totalnie zróżnicowane. Bardzo fajne jest też i naprawdę wiele placówek się zgadza na coś takiego, żeby chociażby jakąkolwiek przekąskę, oczywiście nie na zasadzie słodycza, móc przynieść z domu. I gwarantuję Wam, że nie wszystkie dzieci chcą jeść w ten sposób. Nie jest to tak, że jak jedno dziecko przyniesie, to inne dzieci też będą widziały i też to będą chciały. Bo zwróćcie sobie uwagę na diety dla dzieci z alergiami. Tak? Dieta bez glutenu, dieta bez laktozy, dieta bez nabiału. To bardzo często w przedszkolach jest. I dzieci, które nawet nie przynoszą nic z zewnątrz, bardzo często dostają zróżnicowane posiłki i zróżnicowane diety, bo są po prostu alergikami. Więc jakby pamiętajcie o tym argumencie, bo ten argument bardzo często przemawia, że wtedy dziecko dostanie coś swojego, dostanie coś bezpiecznego i ono będzie mogło to zjeść. Ono nie będzie przez te parę godzin głodne, dopóki nie odnajdzie się w przedszkolu, w placówce na tyle, że będzie miało zaufanie do tego, co dostaje na talerzu. Ja jestem również mamą, więc bardzo często Wam to przypominam. Bardzo wiele rzeczy obserwuję nie tylko u moich podopiecznych, nie tylko z osobami, z którymi współpracuję, ale również u swojej córki. Jako ciekawostkę na koniec Wam powiem, że jako, że ja nie przepadam za zupami, to ja po prostu mało zup w domu gotuję. Siłą rzeczy Jowitka nie do końca jest nauczona jeść zupy. Ma tam kilka zup, które je, ale nie są to jakieś... Po pierwsze, nie jest to jej ulubione danie, podobnie jak moje, a po drugie właśnie też no, nie jest przyzwyczajona do tego. Natomiast w przedszkolu, do którego zaczęła chodzić od początku roku, jest śniadanie, potem jest właśnie zupa, potem jest drugie danie i potem jest podwieczorek. Ta zupa kosztuje niewiele, więc ja ją zamawiam, tą zupę, wiedząc, że przez pierwsze 2 albo 3 miesiące ona w ogóle tej zupy nie zjadała. Ona jej nie jadła ani jednego dnia, chociaż każdego dnia była rozmowa, tam pani, ona wiedziała, jaka będzie zupa, rozmawiałyśmy na ten temat, panie również nie robiły presji, jakby tutaj jest pełna współpraca. Na tą chwilę moje dziecko praktycznie na 5 dni 3 razy w tygodniu zjada zupę. Potrzebowała pół roku, przy czym parę miesięcy, żeby po prostu patrzeć na tą zupę, patrzeć jak inne dzieci jedzą. My rozmawiałyśmy o tych zupach różnego rodzaju i ona sama mi teraz opowiada: mamusiu, dzisiaj spróbowałam taką i taką zupkę, ale ona mi nie smakowała, tej nie zjadłam. Więc jakby już jest ten element, że ona próbuje. Znaczy się ona od gdzieś tam tą otwartość na próbowanie ma, ale też jakby nie wszystko je. Więc proszę Was, zaufajcie mi, słuchajcie tego, co mówię, ponieważ to działa. Działa, tak jak mówię, nie tylko u moich podopiecznych, ale działa również na moim domowym, osobistym tutaj przykładzie. Tak więc, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tych 3 punktów, które rozwinęłam, bądź coś więcej, no to piszcie w komentarzach pod tym nagraniem, które będzie zapisane. Śledźcie uważnie, ponieważ sierpień to jest właśnie miesiąc adaptacji niejadka do przedszkola. Zakończymy to wszystko e-bookiem, który dla Was piszę. Jest niesamowity, jest tam bardzo dużo wartościowej treści, także wkrótce się wszystkiego dowiecie. Będzie workbook, będzie cały webinar, także będzie mega, mega wartościowa. A tymczasem bardzo Wam dziękuję tym, którzy byli ze mną na żywo, pomimo tej późnej pory, upalnej pory, bo ja też widzicie, wyrozbierana totalnie, bo takie mamy temperatury, ale cieszmy się z tego. Wszystkiego dobrego Wam życzę i z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania i Wasze komentarze.